Cześć, siemano, witajcie w kolejnym z Farnings Notor 22 i widzicie dzisiaj dalej Elengradzik i dzisiaj siewy. No, dość oporowym stopniu. No, dzisiaj sieję sobie i to jest dzisiaj mój ostatni odcinek nagrywany na dziś, na czwartek. No bo to jest odcinek na wtorek, dopiero to wiecie. Dzisiaj już nic nie będę nagrywać, tylko sobie będę chyba przygotowywał wieczorem. A jak nie, no to będę grał sobie w Construction na pewno. Bo tutaj pewnie po tym odcinku zaraz będę jechał z ogarnianiem save'u tego na kolejny odcinek. A kolejny odcinek będzie chyba dopiero wiosną. Na pewno, bo to jest już październik, tutaj będzie wszystko prawie zasiane. Myślę, że ja nie będę na to robić w kolejnym odcinku. Tutaj już na jesieni. A na wiosnie to zobaczymy, kiedy się spotkamy. Może to być czerwiec. Pewnie jakaś łąka będzie do ogarniania. Znowu. Myślę, że... Bo tak patrząc na pola, no to pola mam dobre. Przydałoby się te łąki wykupić, no najlepiej kolejnym odcinku dwójkę i jedynkę kupić. Kolejny odcinku, no po sprzedaży soli, tak? I teraz na zimę będę trochę sobie kasy gromadził. Przez zimę może bardziej niż na zimę. Najpierw na mnie by stać na te dwa kołki. Więc może wtedy by trójki nie siał? Sobie myślę, że może w te trójki nie siał, tylko że ja w czerwcu nic nie zasieję takiego fajnego. Ewentualnie w maju, ale to... W maju nie będzie soja na cenie dobrej. Czy no będzie dobra cena, ale nie będzie moja taka, która mi będzie sobie zaksymować. Więc no nie wiem, tutaj sobie sieją pszenicę. I tutaj na szóste chyba też będzie pszenica. Owiec spada, bo owiec na marcu. No a zobaczę co dalej zrobić z polami. Coś trzeba będzie zasiać. Chyba że na wiosnę. A nie, to dobra, to nie wyjdzie. Na rzepak już jest za późno. Na pszenicę też nie mogę siać. Uważam sobie to nagarnął młot. To wtedy może bym sobie coś wysunnego zasiać. Nie, dobra, nie wiem. Nie, bo myślę sobie co zrobić dalej, wiecie? Bo dzisiaj na odcinku będzie siał fent te pole. Wiadomo, że całego nie zasieje, bo jest za duże. Ale tam powiedzmy, że połowa będzie zasiana, tak? No to dość zasieje ten kawałek. No to zostanie mi tylko ten kawałek po odcinku. Albo tutaj na odcinku będę siał za chwilę czarnym doświarem. O, może jak dojść skończy? Bo ile mu zostało? Dojść 5 minut, 6 niby. No to wtedy ja bym sobie przeskoczył tutaj. Na 19 siać i szóstkę bym zasiał. No i tego konika polnego, i wtedy tylko tą trójkę by został do zasiania po trójka by do zasiania po odcinku, więc tak myślę, że chyba to będzie najbardziej rozsądny sposób. Bo myślę, że nic innego mądrego nie wymyślę. I tam to na pewno już bym pszenicę walnął, bo tutaj jest, pokażę wam tak. Z rzepaku raz, dwa, trzy, cztery pola. A to raz, dwa, trzy, dobra, to policzymy raz, dwa. Jako dwa pola sobie to policzymy. Dwa pola jęczmienia. Ten kawałek tutaj się, no też można by było policzyć jako pole, ale... Prawdopodobnie sobie doliczę do tego, nie? I tutaj by była wtedy pszenica i tutaj... Te cztery pola pszenicy? Jakoś tak, to tutaj też musi być jęczmień na tym małym kawałku. Na tym małym kawałku jęczmień i tutaj pszenica, pszenica i pszenica. Dobra, i tak ma być. Bo rzepaku mam 5 pól z tego co widzę. No. Więc okej. Okay.
Tarirarara. Dawaj, 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 dawaj. Zaraz będę miał zasiane, bo dlatego właśnie o to mi chodzi, żeby szybko zasiać to. Bo ja to muszę zwałować jeszcze. No i to tyle raczej, jak będę na tym odcinku używał sobie teleportu, żeby szybko ogarnąć save'a, znaczy save'a. Po to, aby jak najwięcej na odcinku ogarnąć. Czyli na przykład jak będę dojeżdżał tutaj, skończył, no to ja się to teleportuję na tą 19, tak? Żeby wiadomo, dużo czasu nie zajmowało ten przejazd. Chociaż może się przejadę. Chyba się przejadę. Zobaczę, bo może ewentualnie wały sobie tepnie. Zobaczę, pomyślę. Bo ja tu trochę jeszcze ogarniania save'a, tak z tego co widzę, będę miał po odcinku. No ale dość dużo. Bo tutaj pół pola będzie zasiane praktycznie. Bo więcej nie da rady. Dwa przejazdy i tutaj będzie na styk chyba. Tak chyba będzie jakoś ten kurs zrobiony. Tak jak rysuję, tak. Tak, na pewno w tą stronę będzie wygenerowany. Tak jak pokazałem teraz. Bo tak nie wierzę, żeby tak wygenerował. Chociaż może? W sumie też tak może wygenerować, nie? Zobaczymy. Co ten crossplay tutaj wystworzy dla mnie ciekawego. A jak nie, to tu się obetnie i się zamaluje ten kawałek pola i będzie dużo lepszy. Chyba tak trzeba będzie zrobić. Kiedyś. A to jeszcze inaczej, bo tak wygenerował. A ja myślałem, że tak wygeneruje, tak. Ale okej. Ten kierunek kursu mi się podoba. I tu piszę 200 punktów. No, to nie wiem, godzinę będzie jeździł, no bo tyle pod górę będzie miał, więc godzinę będzie jeździł bitą. No i dobra. Lecę z tym wałowaniem i tyle, nie? No i potem się przesiadłem do Dajczwara. No i dzisiaj taki głównie siedmy odcinek, bo o to mi chodziło, żeby jak najwięcej zasiać. Bo ogólnie nie miało być tego odcinka. Przyznaję się, bez bicia, że miałem sobie przewinąć czas i na wiosnę coś siać, ale stwierdziłem, że jak tutaj soja, no to co, po soju mogę zasiać, tylko głównie no, jak musiał na wiosnę, to albo jakiś słonecznik, albo owiec, tak? No a to mi się tak zbytnio nie uśmiechało, więc mówię, zasieję sobie więcej rzepak, więcej sobie pszenicy, jęczmienia i tyle. I też tak będzie. Rzepaku trochę jest, więc tak sobie nawet dość dobry ten podozmian będzie. Wiadomo, dość ma co robić. No bo on ma tylko 260 koni. W tej górze to mógłbym sobie nawet zapiąć i jeszcze jera w sumie lepiej by sobie radził. Mógłbym sobie jeszcze jera sobie zapiąć, to wiadomo, on by sobie tutaj szedł jak dziki. Ale dobra. Tyle to sobie da, z góry nawet. Wiem, że to dość długo będzie wało, no ale trudno. Damy radę. I te debile znowu się puknęli pewnie. Oczywiście. Jak 8-2-8 to już wiadomo co chodzi. A nie wiem, jak oni to robią, że zawsze wały wjadą w siebie. Dobra, niech on sobie tutaj wycofa ładnie. Niech sobie jeździ paskami już, bo zaraz znowu się będą zabijać. Tarararara. Dobra, poszli szybcy i wściekli. A ja idę do moich wałów i tam trzeba wałować, bo... Bo inaczej to nie wypada. Jeszcze zobaczę co... O, super, że w sobie włączy.
Skład gleby, tak dla ciekawości. O, i to mi się podoba. Tutaj miałem, wiem, że miałem to zamalować, ale nie zdążyłem. Może na wiosnę zamaluję to, jak będę miał kasę. Teraz nie mam kasy. Bo już wiem, że headery na pewno będą tutaj stawać. I tam siewnik to wiadomo, że on się wygnie po okrągłej wały tecznej. No to tam zasieje, ale kombajn tego nie zbierze. I to będzie najgorsze, takie trzy przejazdy będą takie najgorsze, bo jest największa góra tu. Ale to się da. Zresztą największą górę tutaj będę miał z wałwa, no to tam już zobaczycie, tam już będzie szło na dole. Zresztą widzieliście nad siewnikiem, jak to szło. I że tutaj się uciągnąć nie mogłem, a tam szedł jak dziki. No i tak sobie myślę, że dzisiaj to już ostatni odcinek będzie nagrywany. Ewentualnie jak muszę fleta ogarnął może. Na wieczór. Może jak muszę fleta na ostatni wieczorem ogarnął do nagrania. To ten miał wtorek i czwartek zaliczony. A jutro piątek wiadomo, bo nie wiem, czy jutro będę wychodził na garść, czy nie. Czy w sobotę. Bo jakbym jutro nie wychodził, to bym sobie... Wiadomo, że bym sobie resztę odcinków nagrał wtedy, tak? Gdybym sobie nagrał na poniedziałek, czyli choćby run kolejny. To tam trzeba dużo save'a ogarnąć jeszcze dzisiaj. Dzisiaj może jeszcze save'a sobie ogarnę, jak będzie mi się chciało wieczorem. A jak nie będzie mi się chciało, to nie i tyle. Myślę, że odcinek na niedzielę sobie jutro z rana nagram. Tak sobie przypuszczam. No i tak to wygląda, nie? Ile jest minut? 12, no. Tam dojście zaraz skończą robotę, więc... No już nawet skończyli. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I to zostało też 2 minuty roboty, więc... Dobra, żeś skończył, to przejedź. Może jak się nie zablokujesz, to przejedziesz. Zależy, który będę pojedzie. Jeśli pojedzie przez drogę między 12, to przejedzie. Jeśli pojedzie znowu na ten zakręt zasalany. Niech pojedzie tutaj, ale chyba tutaj będzie grzał, bo tak coś... Chociaż nie wiem, co my... jest wiezie. Niech pojechał tutaj na zakręt, to na pewno nie da rady. Na zakręt grzeje, no bo asfaltem. On tam pewnie znów się zablokuje na tym asfalcie, ale najwyżej się tepnę na ten, przy tą 19, tak jak mówię, tyle. No i widzicie, dość ładnie poszło mi to wałowanie. A ten debil znowu za daleko pojechał, się zablokował. No tam za daleko jeżdżę. Ostatnio mówiłem to nawet z przyczepą na odcinku. On tu będzie stał i stał i stał i on tam nie ruszy stamtąd. Zaraz mu pomogę. No i dobra. Jest wałowany, jest. No i piknie. Jakieś tam dużych omijaków nie zrobimy. Aha. Wapnowanie. O proszę. Nie, dobra, to chyba jednak nie będę siał. Tylko sobie tutaj wapno zrobię na tej trójce i czwórce. Tak sobie myślę. To chyba będzie najlepsza robota. To w sumie tak teraz sobie myślę, to teraz w każdym odcinku mam praktycznie wapno, więc nie wiem, no. Czy robić teraz wapno, czy po odcinku. No ale wapno i tak muszę zrobić, i tak, no to w sumie lepiej teraz zrobić.
Ja zapnę sobie sztera do mojego rozrzutnika i tyle, tak? No i dobra, to ostatni przejazd. Tutaj mój wędzik już kółko prawie zrobił na tym polu, bo widzę go. Jest wszystko ok. Ciekawe, czy jak zacznę z tego samego miejsca, czy zwoła mi sobie tak samo wygeneruje kurs. Tutaj trochę mniejszy metraż, więc powinien trochę troszeczkę łatwiej mieć wygenerować. Zobaczymy, co tu wyskoczy. Aż grę zatrzymało, nie? Nie, mówię, nawet do 50. O, pan! Wały są jeszcze w inną stronę wygenerowały, więc. Ale czekaj, 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 czekaj. Ja miałem jedno kółko sobie? Nie, niż wam wrócić dwie. Dobra, dobra, teraz. Nie, ja sobie to później ogarnę, te wały. Po odcinku. O kurde, ale będę długo siedział. A to na dwie pary wałów będę jeździł tyle. Co ja mam zrobić? A, tego. To usunąć kurs. Zatrzymać dziada. Tutaj mu ustawić kurs. Niech sieje tą pszenicę. Widzicie, jakie jest proste pole, to raz, dwa kurs generuje. Trzej cyk. Tutaj pyk. No bo dobra, na razie wał nie, bo oni się tu zabiją znowu. I tutaj fendę odblokować. Poszli. A ja sobie biorę mojego sztejerka i będę wapnął. To nie wiem gdzie... O, jest duża wapniarka, to dobrze. Myślałem, że rozrzutnikiem, ale jednak tą wapniarką będzie trochę szybciej, bo jest szersza. Więc sobie tą wapniarkę zapnę. Więc będzie... Lux Torpedo. Ale jakbym tak trafił do niej, to też by było dobrze, nie? 7,5 tony wapna, to sobie dosypię. Bo ile jest minut? No 18, więc... A drugiego siewnika... Nie chcę ciszać. Więc w sumie sobie zwapnuję i tyle, tak? No i rozkładam tu wapno i... Najgorsze co może być. Zablokowany przez obiekt, pewnie przez silos. Na pewno. Tutaj muszę coś wymyślić z tym narożnikiem tego pola, bo tutaj jest strasznie, strasznie niedobrze to zrobione. Ale to kiedyś się wymyśli coś. Teraz tak. Jakby sobie tutaj najlepiej kurs ustawić. O, dobra, dobra, już wiem. Tak sobie ustawię kurs. Czekaj, jak jest linia siana. X. 18 meterków i jedziemy. Tak myślę, że chyba będzie najlepiej to wapnować. Będą cały czas długie przejazdy, więc myślę, że to jest chyba najbardziej dobry i rozsądny sposób. No i
tak to będzie wyglądać. No mówię, muszę tą górkę też zamalować tu kiedyś, bo ona mnie tutaj też nerwuje. Ale to dopiero jak będzie pole numer 2. Może na wiosnę się pojawi. Ale źle będę miał kasę na wiosnę, nie? Bo może, ale nie obiecuję, jakbym miał na przykład kasę na ten ląd, przepraszam, na ten. To jest 300 tysięcy w sumie. I to by nie było głupie w sumie na wiosnę go kupić, tego kawałka tu. No, to by było nie głupie. Tutaj może jakoś bardziej tę górkę tu podrównać, żeby bardziej pole proste było. No, coś tu jeszcze idzie z drugie z tego pola. Znaczy z tej łąki, by jakie pole by tam jeszcze by z drugą, nie? Zobaczymy. Tutaj 23 raczej tam nie. To jest lekko drogie. Ale mówię, zobaczę, ile będę na kasę, tak? Bo równie dobrze mogę. No, w sumie nie wiem, co mogę. A czego nie? Czekaj, bo to jest całe pole zaplanowane. No to tutaj to też by się przydało zaplanować ten cypek tu. Ja to miałem w ogóle zwapnować przez siebie, ale zapomniałem. Więc będę teraz tak po siebie musiał to zwapnować. Wiem, że to ładnie nie będzie wyglądać, ale jak będzie pierwsza dawka tam. Będzie dawka nałożenia. Znaczy dawka nałożenia. Będzie pierwsza dawka wzrostu. Dawka wzrostu. Poziom wzrostu pierwszy, no to pewnie nie będzie tego być te. Nie będzie przypału w sumie. Ale to muszę zaraz od razu po odcinku zrobić, nie? Bo nie chcę wam tego na odcinku pokazywać, no bo to tak nieładnie wygląda. No tam jeszcze jest ściernisko, ale... Jeta. Wiecie jak jest. Dobra, starczy. Baby, baby. Jeszcze jeden przejazd i będzie to w sumie ta najgorsza górka to złapowana. Dlatego o to mi chodziło, że po takim skosem to jechać, żeby jak najszybciej to zrobić. Tego kąta GPS-a nie będę zmieniał, bo później będę sobie to pole łapował tutaj za górką. Nie? Za górką, no za drogę. Albo jak już jadę, to od razu to złapnę i tyle. Tak tragicznie też nie wygląda. Dobra, nawrotka. Frazek już zapomniał, to czemu nie? Tarararara. Pa pa.
Dobra. Ile jest minut 26? No to zaraz będziemy kończyć, nie? Zaraz. No tak sobie myślałem, że tylko tutaj dwa razy dookoła będzie obsiane, ale nie mówię tego na głos. To tutaj będzie całe pole zasiane, więc po odcinku będę tylko musiał dosiać szóstkę. No i trójkę, nie? Więc coś tam jeszcze dosiania będzie, nie? Po odcinku. I to trochę dużo nawet bym powiedział. Dobra, no panu rano. A teraz Tadeusz, bajkę przełóż. Można. Dobra. Dawaj, 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 dawaj z tym mapą. Żeby tutaj drzewo nie zarypać. Będzie gitara. Myślę, że ja chyba wiadę jednak na tą górę i będę kończył ten odcinek. Wiadę tu na górę i będę kończył ten odcinek. A resztę sobie po odcinku zrobię. Bo nie chcę mi się jakoś nagrywać. A poza tym to tak wiadomo, nie chcę też was pijować tym wapnem, bo to wapno jest w sumie można powiedzieć co odcinek. Akurat tak licho wyszło, że na, chyba czwarta to jest moja seria, gdzie jest wapno. Dobrze, że w 15 nie wapna, nie? Znaczy no, jest wapno, ale... Ale ja go nie robię. Więc co? Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć i pa pa.